Zapraszam na test Jaguar'a F-Pace z czterocylindrowym silnikiem diesla o mocy 204 koni mechanicznych. Miałem już przyjemność na moim kanale prezentować Jaguar'a F-Pace najwyższej wersji SVR. Tym razem jest to wersja AirDynamic SE. Czyli druga od dołu z pakietem Black, który jest tutaj standardowy w tej wersji. Tutaj większość elementów ozdobnych mamy w kolorze czarnym. Przy okazji, sam lakier. To jest Santorini Black. Czyli na przykład tutaj ten element jest w kolorze czarnym. Grill czarny. Felgi są tutaj opcjonalne, 20-calowe, a standardowo są to felgi 19-calowe. Także też znacznie jest to więcej niż u konkurencji w tej klasie. Tutaj mamy też takiego Jaguara na lampie. Bardzo ładnie się ten kolor prezentuje, uważam. Długość Jaguara w Pace to około 475 cm. A rozstaw osi to około 287 cm. Nadwozie jest zbudowane prawie w 80% z aluminium. Z tyłu napis Jaguar. I sam kot też jest z czarnym. Także bardzo to ciekawie się komponuje, uważam. Napisz w komentarzu, jak Ty oceniasz stylistykę Jaguara FPS lub. Jeśli się tobie podoba, daj po prostu kciuk w górę. Przy okazji pamiętaj o subskrypcji, bo niebawem planuję kolejne materiały. Zobaczmy, jak wygląda bagażnik. Jest duży, foremny. Tutaj wcześniej się przygotowałem i zdjąłem półkę. Później pokażę, jak wygląda to z półką. Bardzo łatwo się zdejmuje, bo tylko się, że tak powiem, wysuwa. Zobaczmy. Tutaj mamy haczeki na zakupy. Troszkę nietypowo, bo w tym miejscu ale myślę, że wygodniej. Mamy skrzynkę bezpieczników. Zwróćcie uwagę. Jakie solidne są zaczepy, to naprawdę można coś porządnego przymocować. Mamy tutaj też lampkę, tak samo jest z drugiej strony taka lampka. Mamy uchwyt, który składa siedzenia. To jest opcjonalny uchwyt. Zobaczcie, w jaki sposób to się dzieje. I już mamy złożone. Powierzchnia prawie równa jest. Po tej stronie mamy taki schowek jeszcze za siatką. I zawsze problem jest, jeśli chcemy zdemontować półkę, to co z nią zrobić? Zawsze jest to kłopot. Tutaj nie ma. Jak była o tym pomyślał, półka jest, zobaczcie sobie, pod. Dolną podłogą. Jest takie miejsce na półeczkę. Nie wiem, jak to wygląda w wersji z kołem zapasowym. Tutaj też może być koło zapasowe. Czy takie miejsce jest, czy nie ma. Bo możemy tu mieć koło dojazdowe. Opcjonalne, lub też koło pełnowymiarowe. Zaraz pokażę założoną półkę. Jak wygląda z półką. Pozostaje nam tylko montaż sznureczków, też jest bardzo prosty. Po prostu w ten sposób to montujemy, obracamy, już jest. Tak samo tu, czyli od zewnątrz i gotowe. Sama półka też jest obita materiałem i taka sprawa, wrażenie na pewno miękkiej. Nawet półka. W tym czasie, jak zaprezentuję Wam działanie kierunkowskazów, powiem kilka słów na temat osiągów silnika. Jest to czterocylindrowy diesel z miękką hybrydą o mocy 204 koni mechanicznych oraz 430 Nm i napędem na 4 koła. Przyspieszenie od 0 do 100 wynosi 8,2 sekundy, a prędkość maksymalna to 210 km na godzinę. Nasz samochód w wersji Air Dynamic SE kosztuje obecnie. 354 700 zł plus opcje dodatkowe, które umieszczę w opisie. W zestawieniu są wszystkie warianty silnikowe, które oferuje Jaguar oraz aktualne ceny. Zobaczmy, jak prezentuje się wnętrze samochodu. Tapicerka drzwi od razu zwraca uwagę, a jest to druga od dołu wersja wyposażenia samochodu. Ten jasny kolor tapisarki, moim zdaniem, robi świetne wrażenie. Drzwi po zamknięciu zakrywają próg, więc trudno jest się pobrudzić przy wysiadaniu. Praktycznie wszystkie elementy tapisarki są miękkie. Zaczynając od dołu. Ten element jest miękki. Środek kieszeni drzwi miękki. Kolejny również. To jest element ozdobny, więc tego nie liczymy. I szeroka góra drzwi oczywiście jest miękka. W każdej wersji Jaguara FPS znajdziemy elektrycznie regulowane fotele z pamięcią ustawień. W naszej wersji fotele są też podgrzewane. Zwróćcie uwagę, jak wykończana jest uszczelka drzwi. Obok gumy jest taki element, jakby welurowy. Na progu drzwi jest metalowa nakładka z napisem Jaguar. W naszej wersji jest bez podświetlenia. Jakość wnętrza jest imponująca, a do tego siedzenia są bardzo wygodne. W naszej wersji system Audio Meridian jest w standardzie i w mojej ocenie bardzo dobrze sobie radzi. Z pewnością duży wpływ na jakość dźwięku ma dobre wygłuszenie, o czym powiem jeszcze później. Zapomniałbym, że mamy też w standardzie metalowe nakładki na pedały. Mają one też w części elementy gumowe, żeby był lepszy kontakt z podeszłą buta. Zobaczmy, jak wygląda drugi rząd siedzeń. Jako opcjonalny dodatek mamy w naszym samochodzie przyciemniane szyby za 2260 zł, ale uważam, że jest to na pewno opcja warta rozważenia. Tapicerka tylnych drzwi jest również bardzo wysokiej jakości. Praktycznie wszystkie elementy poza osobną wstawką zdobną są miękkie. Szczerze mówiąc, trudno jest mi sobie wyobrazić, żeby mogło być lepsze wykończenie poza ewentualnym rozszerzonym pakietem skórzanym. Zwróćcie uwagę, że miejsca, gdzie możemy przy wysiadaniu zetnąć się z karoserią są wykończone tworzywem. Dodatkowo te elementy zakrywają drzwi. W tej sytuacji raczej nie uda nam się pobrudzić nawet białych spodni przy wysiadaniu. Czas w takim razie zająć miejsce na tylnej kanapie i sprawdzić, czy jest wygodnie. Pasażerowie tylnej kanapy mają do dyspozycji podłokietnik z dwoma miejscami na kubki. Fotel kierowcy jest elektryczny. Z funkcją automatycznego odsuwania co ułatwia wysiadanie. W związku z tym, podczas jazdy, fotel kierowcy będzie bardziej przesunięty, a pasażer będzie miał więcej miejsca dla siebie. Mimo tego, czuję się zupełnie swobodnie. Nad głową jest spora przestrzeń, co najmniej na cztery palce przy wzroście 182 cm. Na nogi też nie brakuje mi miejsca. W oparciach tylnych foteli mamy do dyspozycji gazetowniki na nawiewu z dwustrefowej klimatyzacji. Jest też taka gumowana półeczka oraz gniazdo do ładowania. Podczas testu myślałem, że jest to gniazdko 12V, ale przy montażu filmu już tego do końca nie jestem pewny, bo wygląda to tak. Muszę przyznać, że bardzo dobrze czuję się siedząc na tej na kanapie. Ogólnie, w mojej ocenie, jakość wykończenia wnętrza w wersji wyposażenia Air Dynamic SE. Jest na bardzo wysokim poziomie. Napisz w komentarzu, jak Ty oceniasz wnętrze Jaguara f FPS, lub jeśli podoba Ci się, daj po prostu kciuk w górę. Przy okazji sprawdź, czy masz subskrypcję, bo niebawem planuję kolejne materiały. Kierowca ma do dyspozycji przesuwany podłokietnik, pod którym znajdziemy schowek, w którym są umieszczone gniazda USB. Miejsce na kubki możemy zasłonić roletką. Pod konsolą środkową znajdziemy też bardzo praktyczną gumowaną półeczkę. Jaguar f ma szerokość 2071 mm, a tunel środkowy jest bardzo szeroki. Mamy tutaj m.in. pokrętło do regulacji głośności. Oczywiście dodatkowo regulację audio mamy na kierownicy. W tym miejscu mamy też ustawienia trybu jazdy. Tym pokrętłem... Właśnie to ustawiamy Wygląda to tak Na przykład tryb dynamiczny Komfortowy Eko Deszcz, lód, śnieg Najbardziej, muszę szczerze, lubi na komfortowie jeździć No komfort jest nieprawdopodobny na kierownicy po lewej stronie mamy tutaj regulujemy sobie m.in. to, co nam się wyświetla, plus, plus funkcje obsługujemy, które się pojawiają w środku, a głośność, głośność, i tutaj głośność regulujemy, natomiast po prawej stronie mamy asystentów. Czyli tempomat adaptacyjny, mamy utrzymanie pasa ruchu, ogrzewanie kierownicy w tym przypadku jest opcjonalne. Pod ekranem mamy przyciski tak zwane haptyczne. Czyli jest tak jakby wrażenie, jakbyśmy naciskali przycisk. No, i tutaj regulacja klimatyzacji, temperatury, nawiewu. Tu mamy zawsze kamerę, dostęp do kamery. W tym wypadku nie mamy 360 stopni, bo ona jest w opcji. A myślę, że przydałaby się przy tej klasie. Wolałbym zrezygnować na przykład z ogrzewanej kierownicy, na korzyść kamery 360 Tu możemy jeszcze sobie wybrać widoki na przykład w ten sposób to wygląda taki bezpośredni i po bokach Na moim kanale jest też film z Jaguarem FPS w wersji SVR Część rzeczy, szczególnie dotycząca multimediów, może być uzupełniona do tego materiału. W prawym górnym rogu pojawi się odnośnik. W moim odczuciu samochód jest bardzo dobrze wniszony, co potwierdza mój test, który wykonałem. Jaguar był jeszcze na oponach zimowych, a nawierzchnia była sucha. Przy prędkości 90 km na godzinę, pomiar wykazał około 65 dB. Z kolei jadąc z prędkością 120 km na godzinę, hałas oscylował w granicach 68 dB. Przy tej prędkości mogłem praktycznie rozmawiać z pasażerem szeptem. Natomiast, mając na liczniku 140 km na godzinę, urządzenie pokazało mi odczyt w okolicach 70 dB. Hałas może się też sami ocenić, bo umieściłem również naturalny dźwięk, który zebrał mikrofon podczas filmowania. Dobre wyciszenie ma oczywiście duży wpływ na zainstalowany system muzyczny w samochodzie, a do naszej wersji został zainstalowany system Audio Meridian, który jest w standardzie. Ja byłem z tego systemu bardzo zadowolony, chociaż jest jeszcze możliwość pójścia poziom wyżej do poziomu Audio Meridian Surant za 7250 zł. W testowanym Jaguarze mamy standardowe reflektory LED, ale standard obejmuje też automatycznego asystenta światłodrogowych. Uważam, że asystent bardzo dobrze sobie radzi i szybko reaguje. W związku z tym moja ocena reflektorów jest bardzo dobra. Są też oczywiście dostępne opcjonalne reflektory Pixel LED, które kosztują obecnie dodatkowo 10820 zł. Napiszcie w komentarzu jaka jest wasza ocena działania standardowych reflektorów LED wraz z asystentem światłodrogowych Lub jeśli wam się podoba, dajcie po prostu kciuk w górę. Czas powiedzieć jak wygląda zużycie paliwa w naszym samochodzie. Jak wcześniej wspominałem, jest to czterocylindrowy silnik diesla z miękką hybrydą o pojemności 2 litrów i mocy 204 koni mechanicznych. Zrobiłem pomiar na drodze ekspresowej plus trochę miasta i wynik wyniósł 7 litrów na 100 km na dystansie 276 km przy średniej prędkości 105 km na godzinę. W tym wypadku chyba nie da się narzekać, prawda? Oczywiście wykonałem też pomiar w mieście na dystansie, który przekroczył 100 km, na który składało się kilka odcinków z postojem. Spalanie wyszło 8,3 litra na 100 km używając systemu start-stop, który, w mojej ocenie, bardzo dobrze sobie radzi, płynnie i bez nadmiernych drgań, startując silnik. Na trasie pod względem ekonomiki, silnik diesla to jest ciągle bardzo dobry wybór. Na pewno warto wiedzieć, że obecnie Jaguar oferuje pięcioletnią gwarancję. Jak wcześniej wspomniałem, był już na moim kanale Jaguar FPS w sportowej wersji SVR, ale z prawdziwą przyjemnością ponownie spędziłem test z Jaguarem, a jeździło mi się tak dobrze, że trudno było mi się z nim rozstać. Pomimo tego, że zawieszenie było standardowe, oceniam je na bardzo komfortowe. Dynamika silnika dla mnie i pewnie dla 95% osób jest. Bardzo dobra, nie mówiąc już o elastyczności. Czuć wysoki moment obrotowy, który wynosi 430 Nm, i jest on szybko dostępny. Do tego mamy napęd na cztery koła z preferencją tyłu. Dźwięk silnika jest bardzo przyjemny, a splijmy na niskim poziomie, do tego wnętrze jest dobrze wyciszone. Byłem też bardzo zadowolony z reflektorów LED które dobrze współpracowały z asystentem świateł drogowych. Systemy wspomagające kierowcę bardzo dobrze działały. Materiały wykończeniowe to najwyższa klasa. Dlatego długo zastanawiałem się, czy można do czegoś się w tym samochodzie przyczepić. Dla mnie przestrzeń na tylnych siedzeniach jest odpowiednia, ale myślę, że część osób może oczekiwać, że miejsca będzie więcej. Dlatego polecam zwrócić na to uwagę. Nie jest to na pewno żadna przeszkoda jednak, żeby się w tym samochodzie zakochać. Będzie mi bardzo miło, jak zostawicie pod filmem kciuk w górę, komentarz i sprawicie, czy macie subskrypcję, bo niebawem planuję kolejny film. Tymczasem serdecznie Was pozdrawiam, do zobaczenia.